Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od niemieckiej rozgłośni publicznej, zaczynamy od niemieckiego dziennika Die Welt, w którym ukazał się artykuł Jacques'a Schustera, który, to można powiedzieć, jest dosyć krytyczny wobec Niemiec, wobec kanclerz Angeli Merkel, niemieckiej polityki zagranicznej. Schuster pisze, że europejskie slogany maskują niemiecki nacjonalizm. Niemcy udają prymusa multilateralizmu i wygłaszają peany na cześć Europy, ale w rzeczywistości rząd w Berlinie, tak jak prezydent USA Donald Trump, kieruje się przesłankami narodowymi, twierdzi Schuster. To wszystko odnosi się do, po pierwsze, niemieckiego, no, słabnącego udziału w NATO oraz stałej krytyki Donalda Trumpa za to, że prowadzi politykę międzynarodową egoistyczną. Jak czytamy na łamach Die Welt, właśnie Niemcy także dokładnie taką politykę prowadzą, a więc przygarną kocioł garnkowi i w zasadzie nie mają prawa do tego, żeby krytykować innych. Tradycją w Niemczech stało się piętnowanie Donalda Trumpa jako niszczyciela Zachodu. Jak wspaniale powodziłoby się Zachodowi, gdyby w Białym Domu rezydował nie nacjonalista, lecz jego poprzednik Barack Obama, tak uważają Niemcy, tłumaczy Schuster. Podczas gdy amerykański prezydent myśli wyłącznie o swoich wyborcach, Niemcy uważają się za prymusów multilateralizmu. Mają zawsze na uwadze dobro wspólne świata, a Europę w sercu, zaś realizowanie własnych interesów potępiają jako diabelskie zajęcie, tak czytamy. To samo oszukiwanie się, bo tak to Jacques Schuster nazywa, obserwujemy niemal codziennie. I zarzuca kanclerz Angeli Merkel pouczający ton, charakterystyczny dla przedszkolanek, kaznodziei i agentów ubezpieczeniowych. Niemal wszyscy rodacy Angeli Merkel przyjmują za pewnik, że Niemcy myślą o całym zachodnim świecie i działają w imię Europy. A w rzeczywistości poczucie odpowiedzialności za całość zanika natychmiast, gdy chodzi o własne potrzeby, a więc wtedy, gdy trzeba spełnić obietnicę zwiększania budżetu na obronność. Właśnie rząd w Berlinie ogłosił, że zmniejszy budżet obronny, a w walce o gazociąg Nord Stream 2, czy w sporach z Londynem i Paryżem o wspólne projekty wojskowe, także i wtedy Berlin kieruje się własnym interesem. Innym przykładem jest, zdaniem Schustera, polityka uchodźcza. Niemiecki rząd wbrew woli wszystkich sąsiadów dokonał zwrotu w polityce migracyjnej, uznając w dodatku wszystkich, którzy krytykują władzę w Berlinie, za antyeuropejczyków. We wszystkich tych przypadkach za maski moralnej wielkości wyziera niemiecki nacjonalizm. I komentator ostrzega, że jeśli w przyszłości dojdzie do rozpadu NATO, rola grabarza zostanie przypisana Donaldowi Trumpowi i Niemcom. Trump publicznie mówi, co sądzi o sojusznikach i NATO, a Niemcy będą najsilniejszym mocarstwem na kontynencie i nie robią niemal nic, by wzmocnić sojusz. No i Die Welt przypomina, że na szczycie NATO w Walii w 2014 roku Niemcy zobowiązały się do przeznaczenia 2% PKB na obronność, ponieważ było od tego celu bardzo daleko. Od pewnego czasu mowa jest 1,5% PKB. Jeśli wierzyć plotkom, minister finansów Olaf Scholz przy biernej postawie pani kanclerz chce tak obciąć budżet, że za 2 lata Niemcy wydadzą na wojsko zaledwie 1,35% PKB. Ani HDC, ani socjaldemokraci nie przejmują się tym, że najpotężniejsze państwo w centrum Europy powinno zapewnić sojuszowi potencjał odstraszania, zauważa Schuster. A niemieccy ministrowie, jego zdaniem, to waga musza. Członkowie niemieckiego rządu w polityce sojusznicy okazują się być zawodnikami wagi muszej oraz nacjonalistami, którzy mają w głowie wszystko oprócz współpracy transatlantyckiej i UE. Więc gdyby Niemcy traktowali Unię Europejską naprawdę poważnie, zrezygnowaliby z Nord Stream 2. Ponieważ budowa magistrali jest zgodna z niemieckimi potrzebami, to tego nie robią. No i zupełnie nie przejmują się Niemcy przy tym, w jaki sposób realizacja ich egoistycznych interesów szkodzi ich europejskim partnerom. I dlatego Niemcy wcale nie są mniej nacjonalistyczne niż ci, których o nacjonalizm oskarżają. To było Die Welt na temat niemieckiego nacjonalizmu za europejską maską. I przechodzimy do kolejnego tematu, dosyć nieprzyjemnego, bowiem francuski dziennik Libération pisze o samobójstwie wysokiej urzędniczki Komisji Europejskiej Laury Pignataro. Kobieta popełniła samobójstwo 17 grudnia, wyskakując z ostatniego piętra wieżowca w Brukseli, ale sprawa została, no, przykryta milczeniem od tego czasu, szczególnie przez Brukselę, przez samą Komisję Europejską, która wolałaby, aby o tym nie mówiono, ale korespondent Libération w Brukseli, Jean Quatremer, tą sprawę wyciągnął i opisuje na łamach gazety.
Według niego najbardziej wstrząsające w samobójstwie urzędniczki jest to, dlaczego w zasadzie ona to samobójstwo popełniła. Tego wprawdzie nikt nie wie, ale wszyscy wiedzą, że kobieta była pod ogromną presją, ponieważ no, jako wysoka urzędniczka służby prawnej Komisji Europejskiej musiała bronić, została zmuszona do obrony nielegalnej, jak twierdzi Katremer, nominacji Martina Selmayra, polityka bawarskiej CSU, na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej. Selmayr był wcześniej szefem gabinetu Junckera, no i powinna była zostać rozpisana oficjalna procedura, oficjalny konkurs na no, następnego sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, ale tak się nie stało. Tylko nagle, ni stąd, ni zowąd, z dnia na dzień Jean-Claude Juncker, szef Komisji, ogłosił, że to właśnie Selmayr zastąpi odchodzącego swojego no, poprzednika, i okazało się, że Juncker tak naprawdę już od 2 lat wiedział, że odchodzi on na emeryturę i mógł spokojnie rozpisać procedurę na jego następstwo, ale tak się w żaden sposób nie stało. No i potem oczywiście to właśnie Pignataro miała zadanie, aby prowadzić mediację między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski, który był bardzo niezadowolony z nominacji Selmayra, niezadowolony ze złamania procedur wewnętrznych komisji, ze złamania statutu urzędników właśnie Unii Europejskiej, i wysyłała stale zapytania, a nawet przegłosowała rezolucję potępiającą właśnie tą decyzję Junckera. No i Pignataro otrzymała decyzję, żeby w jakiś sposób porozumiewać się w tej sprawie z Europarlamentem. No i oczekiwano od niej, że ona wszystkie, całą wewnętrzną komunikację między wewnętrzną Komisję Europejską na temat nominacji Selmayra, która jakby ujawniała złamanie procedur, zachowa dla siebie, ale kobieta uznała, że musi być uczciwa, nie może łamać reguł, i przekazała całą tą komunikację wewnętrzną do Parlamentu Europejskiego. I to no właśnie doprowadziło do tego, że no, znalazła się w niełasce. Przede wszystkim Selmayr miał wywierać na nią ogromną presję, bo wybuchła, jak czytamy tutaj na łamach Liberation, ogromna panika wewnętrzna. No i Selmayr miał nawet wydzwaniać do Laury Pignataro po nocach i domagać się od niej różnorodnych czynności. No i tak cała sprawa nominacji Selmayra zaciążyła, twierdzi Katremer, na życiu urzędniczki, do tego stopnia, że zadeklarowała ona kilka dni przed swoją samobójczą śmiercią, że pomyliła się w karierze, że to jest już koniec, że ona nie ma przed sobą już żadnej przyszłości, w każdym razie w instytucjach europejskich. No i tutaj Katremer stawia tak troszeczkę pytanie, dlaczego Laura Pignataro popełniła samobójstwo i czy właśnie sposób traktowania jej w Komisji Europejskiej nie było tutaj elementem decydującym. No i w końcu, jak już zginęła w grudniu ubiegłego roku, no potem odbyła się mała uroczystość, ciało zostało skremowane i nikt, ani Martin Selmayr, ani Günther Oettinger, komisarz odpowiedzialny za administrację brukselską, ani Jean-Claude Juncker, nie wysłali ani wyrazu współczucia rodzinie, ani nie pojawili się na pogrzebie Laury Pignataro, ani nie wysłali żadnego ze swoich przedstawicieli. Zamiast tego Selmayr 21 grudnia wysyłał wszystkim pracownikom komisji radosne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, co zszokowało pracowników komisji, i to bardzo mocno pisze Jean Katremer. No i zadaje na końcu pytanie, czy będzie w ogóle jakieś wewnętrzne śledztwo, czy kogokolwiek to zinteresuje, jakie warunki właściwie panują w Komisji Europejskiej, jak traktuje się pracowników, a Martin Selmayr jest znany ze swojej brutalności. W każdym razie stanowisko Laury Pignataro zostało już rozpisane, rozpisany konkurs od 4 marca, czyli jest wolne i do wzięcia. I to była Liberation na temat, no można powiedzieć, brutalnych dosyć warunków panujących w Komisji Europejskiej i no, nie do końca zgodnej z prawem nominacji Martina Selmayra na sekretarza generalnego. No i przechodzimy do kolejnego tematu. BBC pisze na swoich stronach internetowych o tym, że po zamachach w Christchurch
dwóch na dwa meczety, w którym zginęło 50 osób. Nowa Zelandia, premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła zakaz sprzedaży karabinów półautomatycznych i szturmowych oraz magazynków do nich o dużej pojemności. To zajęło premier Nowej Zelandii zaledwie tydzień, żeby taki zakaz wprowadzić, i Ardern podkreśliła, że oczekuje, że ta legislacja wejdzie w życie już 11 kwietnia. Podkreśliła, że nasza historia zmieniła się na zawsze. Teraz także nasze prawo będzie się, teraz także nasze prawo zmieni się na zawsze. Wszystkie ofiary zamachów Christchurch zostały już zidentyfikowane, podkreśliła policja, a sprawca został ujęty. Jest to Australijczyk Brenton Tarrant, który sam nazywa się białym rasistą. Został mu postawiony zarzut morderstwa i oczekuje się, że zostaną mu postawione kolejne zarzuty. A jak przy okazji okazało się, jak czytamy na łamach BBC, że ta osoba, o której zabójstwo on został na razie formalnie oskarżony, bo jest to na razie tylko jedna osoba, się okazało, że ta osoba żyje i została niesłusznie uznana za zmarłą. I jeszcze większy problem powstał, ponieważ policja już zdążyła złożyć jego rodzinie kondolencje, i potem się okazało, że ta osoba się pojawiła niedawno potem i się okazało, że jest żywa. Więc troszeczkę tutaj nowozelandzka policja się nie spisała. No i co się zmieni i jak prędko, pyta BBC. No, 6 dni po ataku, podkreśliła Jacinda Ardern, ogłaszamy zakaz wszystkich karabinów szturmowych, półautomatycznych w Nowej Zelandii. I wszystkie także przyrządy do tego, żeby tu służące do tego, żeby skonwertować właśnie broń na takie magazyny, na takie karabiny szturmowe, została również zakazana. No i właściciele, ci, którzy już posiadają tego typu broń, mogą ją oddać po prostu władzom i Nowa Zelandia odkupi tą broń od nich. I premier Nowej Zelandii ogłosiła, że to odkupienie tej broni od prywatnych właścicieli będzie kosztowało do 138 milionów euro, ale to jest cena, którą musimy zapłacić za to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Już gratulacje napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Kandydat na w prawyborach na demokratów, na prezydenta USA, Bernie Sanders, bo Sanders ma zamiar znów startować po tym, jak ostatnim razem przegrał z Hillary Clinton, już zdążył pogratulować Nowej Zelandii i Jacindzie Ardern, że gdyby w Stanach Zjednoczonych po tych wszystkich strzelaninach można było wprowadzić takie prawo, to byłoby fantastyczne, ale niestety u nas w USA nie jest to, jak widać, możliwe. To był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na kolejny jutro.